Cześć, Daniel z tej strony i mitów na temat budowania sylwetki, na temat trenowania jest naprawdę masa. Też dostaję masę pytań od Was. Niektóre z nich są tak nielogiczne, że sam się chwytam za głowę i zastanawiam się, skąd w ogóle wzięliście informacje na ten temat. Wielu z Was jest często zwodzonych w złym kierunku lub czytacie coś w internecie i od razu nie wyciągacie wniosków z tego, co przeczytacie, lub nie szukacie paru informacji. Zawsze jak szukacie informacji na jakiś temat, szukajcie z wielu źródeł. Nie czytajcie jednego artykułu, nie czytajcie jednej wypowiedzi na forum, ale czytajcie więcej. Czytajcie 5, czytajcie 6 nawet może tylko 4, ale musicie mieć podzieloną opinię, musicie mieć taką obiektywną opinię na ten temat, żeby zobaczyć, co mówią na ten temat tutaj, a co mówią tutaj. Jeżeli te wszystkie opinie się zgadzają, mają tą samą opinię, to znaczy, że musi być to zgodne z prawdą lub musi być to przybliżone do prawdy. I niektórzy z Was wysyłają mi takie pytania, że się chwytam za głowę i naprawdę zastanawiam się, kto Wam to powiedział i dlaczego w ogóle, skąd to się wzięło. Dlatego przeczytam Wam dzisiaj parę najgłupszych pytań, jakie dostaję i od razu szybko je wyjaśnię. Mam nadzieję, że się nie powtórzę. I oczywiście nie osadzam tu nikogo, bo jest takie pytanie, kto pyta, nie błądzi. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Aczkolwiek ktoś Wam dał tą głupią odpowiedź, dlatego zadaliście mi to głupie pytanie. Dlatego dzisiaj postaram się jakoś obalić te wszystkie mity i wyjaśnić to, żeby to się już nie powtórzyło. Więc pierwsze pytanie, jakie tutaj mamy, poczekajcie chwilkę. Pierwsze pytanie, czy muszę zrobić masę, żeby iść na siłownię? Dużo tego jest. Naprawdę dostaję wiele pytań. Czy muszę zrobić masę? Czy muszę przytyć, zanim pójdę na siłownię? Moi koledzy mówią mi, albo ktoś mi powiedział, że powinienem najpierw zdobyć więcej masy, żeby pójść na siłownię. I ja się tak zastanawiam, ale jak? No przecież idziesz na siłownię po to, żeby zrobić masę, tak? Chyba że Ci nie zależy na mięśniach i chcesz po prostu być gruby, przytyć, chcesz być że musisz mieć tłuszcz, żeby pójść na siłownię, ale po co? Jeżeli jesteś szczupły i chcesz zbudować masę, też być cięższy, idź na siłownię, odżywiaj się zdrowo i zdobądź suchą masę mięśniową, zdobądź masę mięśniową. Tłuszcz jest do niczego niepotrzebny. Oczywiście nie mówię, że masz mieć 0% tkanki tłuszczowej, bo jest to niezdrowe, ale tłuszcz, tam nadmiar tłuszczu jest Ci to do niczego niepotrzebne, więc jeżeli chcesz iść na siłownię po to, żeby zbudować masę, to idź na tą siłownię. Masy nie zdobędziesz, oczywiście nie masę mięśniową, nie? Nie zdobędziesz siedząc na kanapie i zajadając tam różne tam smakołyki, nieważne co lubisz jeść. W każdym razie idź na siłownię. Nie dawaj sobie nikomu mówić, że musisz zrobić masę, żeby pójść na siłownię. Idziesz na siłownię po to, żeby zrobić masę. Ok? Dobra, pierwsze z głowy. Następne. Czy kreatyna to steryt? Nie. Kreatyna to nie steryt. Kreatyna to suplement diety, który występuje też naturalnie w naszym ciele. Według mnie to jest najlepszy suplement diety, jaki istnieje na rynku. Zrobiłem już kiedyś filmik na ten temat, więc zapraszam Was, żebyście sobie obejrzeli. Ale kreatyna to nie steryt. Nie jest to traktowane jako steryt. Następna sprawa. Jak będę robić ten trening, to kiedy będę miał efekty? To jest pytanie, które irytuje każdego trenera personalnego, chyba jakiego znam i o jakim słyszałem. To jest najgorsze pytanie, jakie dostajemy. Czy jak na przykład, powiedzmy, czy jak zacznę trenować, kiedy będę widział efekty? Albo czy jak przejdę na dietę, kiedy będę widział efekty? A skąd my mamy wiedzieć? Nie jesteśmy jasnowidzami, nie wiemy, kiedy będziesz miał efekty lub jakie będziesz miał efekty po danym okresie stosowania danego treningu lub tego. Po pierwsze, każdy jest inny. Możemy reasumować, że po tygodniu, po 2, po 9 tygodniach powinna być taka i taka zmiana. Czy taka zmiana nastąpi? Nie jesteśmy pewni w 100%, ponieważ oczywiście w zależności jakiego macie trenera personalnego. Jeżeli macie trenera personalnego, który Wam wszystko zmienia na bieżąco, no to wtedy wprowadza się korekty, żeby ta zmiana nastąpiła. Aczkolwiek no powiedzmy, robicie dany trening z internetu i się mnie pytacie, czy jak będę robić ten trening, to będę miał efekty. Nie mam pojęcia, czy będziecie mieli efekty, bo po pierwsze nie wiem, na jakim poziomie zaawansowania jesteście, nie wiem jak dużo efektu dajecie w ten trening, czyli czy dajecie z siebie wszystko, czy rzeczywiście ten trening jest tak zwanym treningiem, który Was przeciąży i rzeczywiście z którego możecie mieć jakiś progres, jak się odżywiacie, bo to też jest bardzo ważne, jest tyle aspektów, które wpływają na efekty, więc nikt nie jest w stanie powiedzieć Wam, kiedy będziecie mieli i jakie będziecie mieli efekty. Po prostu nie martwcie się o to, ćwiczcie, trenujcie, zakochajcie się w procesie, a nie w efektach. Jeżeli zakochacie się w procesie, to efekty przyjdą same, nawet nie będziecie wiedzieć kiedy. ok? Więc nie zadawajcie takich pytań po jakimś czasie. Oczywiście możemy Wam powiedzieć przybliżoną, możecie mieć efekty po 2 tygodniach, możecie tego, ale no co, no jeżeli nie będziecie się odżywiać zdrowo, no to po 2 tygodniach nic nie będzie, tak? Nie jesteśmy w stanie Wam dokładnie powiedzieć. Oczywiście, jeżeli macie trenera, który ustawia Wam trening, dietę, mierzy Wam wszystko, trenuje razem z Wami, pilnuje Was oczywiście, czyli trenuje razem z Wami, obserwuje jak trenujecie, wtedy jest w stanie powiedzieć mniej więcej, kiedy powinniście mieć dane efekty. Inaczej przez internet, przez na odległość, coś tam, nikt nie jest w stanie Wam powiedzieć, jakie możecie mieć efekty. Po prostu trenujcie i nie zadawajcie tego pytania. Następny. Czy jak wezmę spalacz, to kiedy będę miał efekty? Następne pytanie, kiedy będę miał efekty, jak wezmę spalacz? Też nie wiemy. Też nie wiemy, czy trenujesz, też nie wiemy, czy jak się odżywiasz. Oczywiście, jak weźmiesz spalacz, nie będziesz trenować, nie będziesz dobrej diety, on spalacz Ci nic nie da. Po prostu będzie Ci trochę cieplej i to wszystko. Spalacz nie działa, jeżeli nie ma tutaj treningu dobrego i nie ma odpowiedniej diety na spalanie tkanki tłuszczowej lub tam budowanie masy mięśniowej. Niektórzy biorą spalacz wtedy, kiedy jeszcze budują masę mięśniową, żeby utrzymać niski poziom tkanki tłuszczowej, ale to już jest trochę zaawansowana szkoła. W każdym razie, sam spalacz nic Wam nie da. Sama kreatyna nic Wam nie da. Same białko Wam nic nie da. Sama glutamina, no żaden suplement sam nic nie da. Oczywiście najważniejszy na świecie jest trening i dieta. Tak? Bez treningu nie ma jakby tego, nie ma tego stymulanta, który spowoduje, że nasze ciało zacznie rosnąć lub zacznie spalać tkankę tłuszczową. Oczywiście możemy spalać tkankę tłuszczową bez treningu, ale jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, trening jest jak najbardziej konieczny, żeby stymulować nasze mięśnie i dać naszemu ciału powód, żeby budował te mięśnie większe. Oczywiście dieta to jest moment, kiedy dajemy energię i budulec po to, żeby te mięśnie zbudować. Suplementy to jest tylko pomoc, jeżeli te dwie rzeczy są na optymalnym poziomie. Więc nie wiadomo, może spalacz zadziałać fenomenalnie, może zadziałać w ogóle nie zadziała, nie? Jeżeli nie będziecie mieli dobrego treningu i dobrego planu żywieniowego. Więc to jest następne pytanie. Ten film będzie dosyć krótki, bo postaram się szybko wyjaśnić te wszystkie niedogodności, czy tam niejasności. Niedogodności jest w ogóle takie słowo? Niejasności. No, tak. Następne. Czy muszę brać sterydy, żeby mieć mięśnie? Nie musisz brać sterydów, żeby mieć mięśnie, żeby zbudować masę mięśniową. I nie, to nie są dzieci, które zadają te pytania. Na pewno zaraz powiecie, a same dzieciaki zadają. Nie, to nie są same dzieciaki. To są faceci. Dorośli faceci też zadają takie pytania. Nie musisz brać sterydów, żeby mieć masę mięśniową. Już zrobiłem filmik na temat sterydów i powiedziałem Wam tam, co o tym myślę, więc zapraszam Was serdecznie, żebyście obejrzeli ten filmik, ale nie. Sterydy są niepotrzebne, żeby zbudować dobrą sylwetkę. Ludzie stosują sterydy, Ty nie musisz. Ja nie stosuję, ja nie muszę, Ty też nie musisz. Możesz budować swoją sylwetkę samym treningiem, samą dietą, nawet nie musisz brać suplementów, jeżeli nie chcesz. Aczkolwiek akurat w moim przypadku ja biorę suplementy, mi bardzo pomagają. Następne pytanie. Jak będę robić cardio, to spalę wszystkie mięśnie? Nie, nie spalisz wszystkich mięśni. Spalisz mięśnie nawet trenując na siłowni, jeżeli Twoja dieta nie jest odpowiednia. Więc cardio nie spala mięśni. To, co spala mięśnie, jest zbyt duży deficyt kaloryczny. Czyli na przykład za mało białka w Twojej diecie. Jeżeli na przykład osoba, która trenuje na siłowni plus trenuje cardio, nie spali mięśni. Jeżeli jego dieta jest na dobrym poziomie, białeczko jest dobre, kalorie są dobre. Tak jak powinno być. Jeżeli chodzi o to, czy w ogóle nie spalić mięśni, oczywiście na rzeźbie jest opcja lub jest jakby takie ryzyko, że troszeczkę mięśni stracisz. Nie ma cudów, czasem tak jest lub bardzo często tak jest, w 90% przypadków tak jest, kiedy przechodzimy na długą rzeźbę, to stracimy część, malutką część przynajmniej, naszych mięśni. Tak to już działa. Oczywiście im krótsza rzeźba, tym mniej straconych mięśni, ale cardio nie sprawi, że będziesz tracić mięśnie. Twoja dieta sprawi, że będziesz tracić mięśnie. Ok? Trening siłowy i zła dieta też równa się stracone mięśnie. Więc cardio, nie ma tutaj nic do gadania. Cardio jest bardzo zdrowe, powinniście robić cardio regularnie, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Polecam Wam jakiś tam trening cardio, bieżnia. Jest to dobre dla naszego serca i też to dobre, żeby spalić troszeczkę więcej kalorii. Następne pytanie. I to chyba ostatnie pytanie, które udało mi się znaleźć. Czy jak przestanę brać kreatynę, to całe efekty znikną? A jak myślisz? Po co bierzesz kreatynę? Czy po to, żeby brać ją przez całe życie? Nie, kreatyna to jest tylko pomoc, to nie jest jakiś tam stery czy coś tam, to jest tylko pomoc, która nam umożliwia jakby szybsze zbudowanie masy mięśniowej lub daje nam więcej energii na treningu. Coś w tym stylu, tak w skrócie mówiąc. Jeżeli przestaniesz brać kreatynę, oczywiście jeżeli bierzesz bionohydrat, to możesz zobaczyć lekkie zmiany w Twojej sylwetce, czyli troszeczkę mniejsze mięśnie. Głównie to jest dlatego, że woda ucieknie z tych mięśni, ale masa mięśniowa, czysta masa mięśniowa zbudowana nie ucieknie przez to, że przestajesz brać kreatynę. Woda oczywiście może, ale masa mięśniowa nie. Więc jeżeli chodzi o to, jabłczan kreatyny jest w tym przypadku troszeczkę lepszy, bo nie zobaczycie takiej zmiany, bo jak przestaniecie brać jabłczan kreatyny, bo on aż tak nie pompuje tą wodą. Monohydrat tak, aczkolwiek na monohydracie są szybsze efekty. Więc każdy bierze to, co lubi w tym przypadku. Ale nie stracicie mięśni, jak przestaniecie brać kreatynę. Kreatynę bierzecie po to, żeby zyskać mięśnie, jak przestaniecie brać i dalej Wasza dieta będzie dobra, Wasz trening będzie dobry, mięśnie zostaną, możecie nawet budować mięśnie bez kreatyny, ok? Więc to było te parę pytań, które najczęściej dostaję. Jest dosyć takich, no nie są irytujące, bo ja się nie denerwuję na Waszą niewiedzę, nie denerwuję się przez to, że ktoś Wam źle powiedział, no nie mogę się denerwować. Aczkolwiek no mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłem, mam nadzieję, że te pytania się nie powtórzą lub się powtórzą bardzo mało razy. Za każdym razem jak się powtórzą, to wyślę ten filmik. Jeżeli będzie więcej takich głupich pytań, to oczywiście zrobię jeszcze jeden filmik na ten temat. Aczkolwiek zadajecie mi też bardzo dobre pytania i później robię właśnie filmik. Może zrobię taką małą kompilację dobrych pytań, które mi zadajecie, które są dosyć trudne lub są dosyć logiczne i chcielibyście wiedzieć trochę więcej na ten temat, też z przyjemnością zrobię filmik na ten temat. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za oglądanie, nie obrażajcie się, jeżeli to byliście Wy, co wysyłaliście mi te pytania, bo spokojnie, tak? Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, mam nadzieję, że głupich odpowiedzi tu nie dałem, tak? Więc cieszę się, że dodajecie te pytania i mam nadzieję, że Wam to wszystko wyjaśnię. Dziękuję bardzo.